Cześć, jestem Marcin. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak dbać o bieżnię, by zużywać je jak najdłużej. W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o właściwą pracę pasa biegowego. Aby sprawdzić, czy pas jest odpowiednio wyregulowany, uruchom bieżnię, ustaw prędkość 3 km na godzinę i w trakcie marszu spróbuj zatrzymać pas. Jeśli może to zrobić z łatwością, należy wyregulować naciągnięcie pasa. Przy użyciu klucza obróć śruby po obu stronach pasa o pół obrotu w prawą stronę. Ponownie sprawdź naciągnięcie poprzez wejście na bieżnię. Dokręcaj pas w prawą stronę do momentu, aż przestanie się zatrzymywać pod lekkim naciskiem. Pamiętaj, aby równocześnie dokręcać śruby po obu stronach pasa biegowego w prawą stronę. Jeśli pas jest już maksymalnie dokręcony, a mimo tego zatrzymuje się pod lekkim naciskiem, należy sprawdzić napięcie paska klinowego. W tym celu zdejmij pokrywę silnika. Uruchom bieżnię na prędkość 3 km na godzinę. Naciskaj na pas, próbując go zatrzymać. Jeśli pas bieżni zatrzyma się, a silnik nadal będzie się obracał, musisz go napiąć. Odłącz kabel zasilający. Poluzuj śruby silnika. Napnij pasek klinowy za pomocą śrub regulacyjnych. Następnie dokręć śruby silnika i załóż pokrywę. Jeśli mamy już prawidłowo napięty pas, możemy przystąpić do centrowania pasa. Bieżnię ustaw na równej powierzchni, włącz urządzenie i uruchom na prędkość 6 km na godzinę. Sprawdź odległość pasa bieżni od krawędzi bieżni. Odległość powinna być taka sama po prawej, jak i po lewej stronie. Jeśli pas bieżni pochylony jest w lewo, obróć lewą śrubę regulacyjną o pół obrotu w prawo. Jeśli pas bieżni odchylony jest w prawo, obróć prawą śrubę regulacyjną o pół obrotu w prawo. W razie potrzeby powtórz czynność. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać ułożenie pasa biegowego. Co kilka dni należy przecierać pas biegowy wilgotną szmatką. Raz w miesiącu należy zdjąć pokrywę silnika, delikatnie odkurzyć zalegające tam zanieczyszczenia. Ostatnim etapem konserwacji jest smarowanie pasa biegowego. Poluzuj pas biegowy i sprawdź jego nasmarowanie. Jeśli pas jest suchy, zaaplikuj kilka kropel oleju silikonowego pod jego powierzchnią. Po uruchomieniu bieżni olej rozprowadzi się równomiernie. Pas bieżni powinien być olejowany co 30 godzin użytkowania. W przypadku bieżni, które posiadają system automatycznego smarowania, należy w pierwszej kolejności uzupełnić zbiorniczek na olej. Następnie należy przytrzymać przycisk start przez 5 sekund, aby pompka pobrała olej. Urządzenie musi być włączone. Pamiętaj, że niektóre modele bieżni nie wymagają olejowania pasa biegowego. Tak przygotowana bieżnia posłuży Ci przez wiele, wiele lat.